Nie zagrzałam długo miejsca na kopalni, bo tak jak mówiłam, zgłosiłam się po czasie i ja się zgłosiłam na 3 dni po powrocie z internowania i po paru dniach, to było jakoś w środku maja, czy z 11 na 12 maja w nocy, tak jakoś, miała miejsce próba wysadzenia w powietrze pomnika Armii Sowieckiej na Placu Wolności w Mysłowicach, w samym środku Mysłowic przy Urzędzie Miasta. Ja nawet o tym nie wiedziałam, że coś takiego, znaczy coś tam ludzie mówili, tak kątem ucha coś łapałam, no ale byłam w pracy, byłam tam na tej ekspedycji i o godzinie 11 wchodzi ubecka ekipa, pani wstaje, pani idzie z nami. Godzina 11, po 11 pora największej oglądalności, bo to czas między zjazdami, pełny plac górników, pełna cechownia, a mnie tu cała ekipa przez całą kopalnię, prawda, runda honorowa i tylko słyszę, o kurwa, za ziombierą, co się dzieje, te takie syny i tak dalej, i tak dalej. No więc mnie wzięli najpierw na komendę, na przesłuchanie, nawrzeszczeli, postraszyli, potem do domu na kipisz, na rewizję. No a ja się też nie dam, wie zaraz, rewizja kolejna w domu, dawać mi tu nakaz rewizji, proszę bardzo. Dali mi te kartki, te druki z nakazem rewizji, takich kilka kartek A4. Ja patrzę powód rewizji, a tam pisze podejrzana o współudział w próbie wysadzenia pomnika wdzięczności, cel rewizji, poszukiwanie lądów, spłonek, tudzież przyrządów, materiałów służących do detonacji. To ja dostałam ataku śmiechu, mówię, a szukajcie sobie. No więc jak zaczęli szukać, przewrócili mi mieszkanie do góry nogami, nawet w porywach tapety chcieli zdzierać. Miałam sztywne tapety, które mi odstawały miejscami i się zastanawiali, czy za tymi tapetami czegoś nie ma. Nie znaleźli nic, no to następna runda u mojej mamy, czyli 2 bloki dalej. To samo. A akurat u mojej mamy były córki wtedy. I jedną z moich córek, chyba tą starszą, Olę Ubek, wziął na bok do pokoju i mówi, słuchaj, a nie wiesz, gdzie tutaj babcia i mama jakieś papiery trzymają albo takie różne rzeczy, ale bo szukali też niezależnej oficyny przy okazji. No ja wiem, gdzie babcia papiery trzyma. No to ja panu pokażę, pokaż. No bo babcia tu ma taką szufladę i tam trzyma papiery. No i go wzięła za rękę, zaprowadziła go do prawda, meblościanki, wyciągnęła z rozmachem jedną szufladę, a w tej szufladzie rzeczywiście było pełno różnych papierów, gdzie dziewczyny jak przychodziły, żeby nie rozrabiały, żeby je czymś zająć, to były różne kolorowe gazety, one sobie tam wycinały obrazeczki i te ścinki, to wszystko tam było na kupie w tej szufladzie. No to Ola wyciągnęła tą szufladę z rozmachem, wywaliła, prawda, na ziemię, proszę, tu są babci papiery i nasze też. I Ubek miał dość w tym momencie. Także w sumie nie znaleźli nic, no ale co postraszyli, to postraszyli. Ja oczywiście po tym wszystkim nie zamierzałam siedzieć cicho. Przede wszystkim zaraz po powrocie z Gołdapi dostałam wiadomość z Biskupiego Komitetu Pomocy u Piotra i Pawła, że mam się do nich koniecznie zgłosić. Oczywiście do nich pojechałam, powiedziałam wszystko, co mi było wiadomo, o czym wiedziałam. I krótko mówiąc, nawiązałam z nimi kontakt, bo jak były jakieś aresztowania, czy jakieś sama dostawałam wiadomość, jakieś grypsy, coś się działo, to od razu się meldowałam u nich. Krótko mówiąc, nawiązałam współpracę z Biskupim Komitetem, między innymi organizowałam też pomoc dla Zajkowskiego, który się wtedy ukrywał, dla jego żony. Jego żona wtedy chyba 4. dziecko urodziła, malutkie. No poza tym też troszeczkę i kolportaż, i przekazywanie wiadomości. No i jeszcze zrobiłam numer tego typu, że każdego 16 dnia miesiąca na kopalni Mysłowice, na cechowni przy ołtarzu świętej Barbary kładłam wiązankę kwiatów i zapalony znicz. Przy wszystkich, wtedy kiedy było najwięcej górników. No i szlag ich o to trafiał.
Potem jeszcze pojechałam na pielgrzymkę do Częstochowy, gdzie te, które wyszły z internatu, to myśmy się wszystkie umówiły, że te, które wyszły z internatu, to się spotkamy pod pomnikiem Armii Sowieckiej, który stał na Alei Najświętszej Marii Panny blisko, prawda, Jasnej Góry. Jeszcze mąż pojechał ze mną, bo się bał, że mnie zgarną po drodze i pogubiliśmy się w drodze. Ja mu jeszcze w pociągu mówiłam: Heniek, jak się zgubimy, to szukaj mnie pod pomnikiem Armii Radzieckiej. No ale nie szukał mnie, tylko w tył zwrot wrócił do domu, no a ja wróciłam dopiero po całych uroczystościach i wchodzę do domu wściekła od razu z buzią na męża. Czemuś, jak się zgubiłeś, to wiedziałeś, gdzie mnie masz szukać. A on mówi: a ja nie wiedziałem, gdzie ten pomnik jest. A co ty myślisz, że ja się będę ludzi pytał, gdzie jest pomnik Armii Sowieckiej, żeby mi po pysku dali. Więc tym oto sposobem nie znaleźliśmy się, no ale też zrobiłyśmy tam małą manifestację internowanych. No i tak mi się nazbierało.